Chyba pora przejść do środka, nie? No dobra, dosyć o okładce i narzekania na wydawnictwo Maki, chwalenia nowej baśni. Pora na opis fabuły bez spoilerów? Ty zaczynasz, czy ja zaczynam? No to może ja zacznę, więc historia się zaczyna jak zawsze od prologu. Prolog chyba nie jest spoilerem, więc można powiedzieć, że jest o rodzicach strażniczki pełni. No bardziej o jej matce bym powiedziała. Ojciec jest tylko wspomniany, a nawet w prologu nie pojawia się jego imię. Dowiadujemy się chyba z pierwszego czy drugiego rozdziału, jak się miał na imię. Tak, ale to na razie jest chyba w sumie mniej istotne, bo zaczyna się 4 lata przed wydarzeniami z pierwszego tomu. Mm-hmm. I opowiada, jak jej matka, ona bodajże miała powierniczka sekretów. No jakoś tak. Dobre imię! Tak. Wymyka się z Wyspy Nocoskrzydłych i leci do Lasu Deszczowego. A leci, bo tam było schowane jej jajo, które miało się dzisiaj wykluć. Tak, bo widzicie, jak pewnie pamiętacie z poprzednich tomów, na wyspie, na której mieszkały Nocoskrzydłe, dobrze się nie działo, wulkan miał zaraz wybuchnąć i ogólnie mało smoczyc składało jaja, a jeszcze mniej tych jaj się wykluwało i młode przeżywały. I właśnie matka pełni stwierdziła, nie chcę takiego życia dla mojego dziecka, będzie mu bezpiecznie, jak je potajemnie zniosę w tym lesie deszczowym i tam ono urośnie i się z niego coś wykluje. I tak zrobiła, później skłamała wszystkim władzom, że słuchajcie, ja poroniłam. I ogólnie było jeszcze tutaj taka informacja, że smoczycom, które właśnie straciły jajo, to zakazano wchodzić do wylęgarni, przez co no, matka pełni nie była pewna, co powinna zrobić z tym jajem. I nie wiedziała, co jest normalne, co nie. Ale zanim do tego doszło, że jajo zaczęło się wykluwać, to była taka scena, która mnie mocno uderzyła, bo ona po drodze wpada na inne smoki i tam wpada na rodziców nocnego lotnika. I matka nocnego lotnika właśnie mówi, chce, po prostu okazuje jej empatię, chce jej pomóc, z nią porozmawiać, bo myśli, że ta straciła dziecko, a jest ta noc, kiedy jej dziecko by się wykluło, gdyby nie straciła. Więc zaczyna mówić o tym, jak ona straciła nocnego lotnika, bo został zabrany. A ta jej właśnie odpowiada czymś bardzo, bardzo okrutnym, bo chce się jej jak najszybciej pozbyć. Ale sobie później myśli, porozmawiam z nią później. Nie porozmawia później, bo wiemy, że matka nocnego lotnika umarła później. Znaczy, no nie wiemy, czy umarła teraz, może jeszcze z nią porozmawiała, ale to tak pokazuje, że Nocoskrzydłe myślą nad tym, że nie chcą być takie samolubne, ale kiedy trzeba, to są strasznie samolubne. A wiesz, a to ty bardziej bolało, że ona nawet pomyślała, matka pełni, że o, ta matka nocnego lotnika, ona taka jest, że mi wybaczy, taka miła. I tak ją zraniło, powiedziałeś coś naprawdę takiego okropnego, że o, mnie zabolało. No, trzeba przyznać, że powierniczka sekretów trochę no ostro ją potraktowała, ale czy się dziwić, była strasznie podenerwowana tym, że jej dziecko ma się wykluć, a jak się wykluje bez niej, to coś może się złego stać. Taka, wiesz, podenerwowana strasznie łaziła. No najgorsze, że matka nocnego lotnika nigdy nie pozna pełni, co się wydarzyło, dlaczego tak oberwała, bo ona zmarła zanim miała szansę się dowiedzieć, że powierniczka sekretów wcale nie straciła tego dziecka i właśnie pędziła, żeby upewnić się, że nic go nie zje, gdy będzie się wykluwać. No tak. Ale też tutaj mi tak bije, że nocny lotnik, nie wiedzieć czemu, trochę przejawia charakter swojej matki, że nieważne co mu powiesz, to i tak ci wybaczy. No i znacznie to nie bardziej podobny niż do swojego ojca, doktora Mengele. Od ojca ma to, że jest Wikipedią. Dla mnie to jest strasznie naciągane, bo to, że jesteś mądry i twój ojciec jest mądry, nie znaczy, że musicie być od razu spokrewnieni. Było to strasznie naciągane. Wiesz, może nie tyle, że jesteś mądry, tylko tyle, że obaj łakną wiedzy. To może mieć podłoże genetyczne, chociaż zwykle ma raczej podłoże wychowania, ale no może się zdarzyć, że ten. Matka pełni leci na złamanie karku, omija sprytnie strażników i leci do tej puszczy. Leci, ląduje na polanie, znajduje swoje jajo, znaczy. I tak się stawia, dlaczego to jajo nie jest czarne? Dlaczego zrobiło się srebrne? Co ja robię nie tak? A nic nie wiem, nie miałam szkoły rodzenia. Tak, dokładnie. Bo to jest związane z tym, jak smoki zatraciły tą swoją wiedzę i to, że świeciły dwa księżyce. Bodajże. Nie wiem, czy to już jest spoiler. Wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo już nocny lotnik miał
poprzednich tomach taką teorię, że wydaje mi się, że księżyce, brak księżyców mogą mieć coś wspólnego z tym, czy masz umiejętności, czy nie. Więc to już pojawiała się ta spekulacja w poprzednich tomach, a tu jest potwierdzone. Zwłaszcza, że to nie jest nawet potraktowane jako taki, wydaje mi się, taki wielki plot twist w tym tomie. Po prostu pełnia... Hej, zastanawiam się, czy może tak było, bo mama mówiła mi, że moje jajo się zmieniło pod wpływem księżyców i ktoś inny jej potwierdza. I na 100% jest potwierdzone, więc to nie jest spoiler. Okej, no to świecą dwa księżyce w pełni, jajo pełni zmieniło się z czarnego w srebrne i potoczyło się jakimś dziwnym trafem na środek polany, gdzie te księżyce świeciły. Też się zastanawiam, czy to ona sama wytoczyła to jajo, będąc w nim, czy to jajo się przez przypadek tak przetoczyło. Czy to magia? Bo ono było, jak było opisane, to ono było w takim zasłonięte paprociami, w takim, takiej dziurze, więc chyba grawitacja by tak nie zadziałała, żeby się wytoczyło. To było opisane jako najciemniejsze jajo w najciemniejszym miejscu i gdyby tam pewnie się urodziła pełnia, to by nie miała tych mocy, bo by... Na przykład jak jest z profetką, profetka ma tak jak pełnia, bo takie jasne łuski dookoła oczu to jest właśnie oznaka, że posiada jakieś umiejętności, że było ona wstawione na działanie księżyca. I profetka posiada niewielkie. Książki niemal potwierdziły, że profetka nie widzi przyszłości, ale trochę ma intuicję i czasami rzeczy się spełniają? Trochę? Znaczy, jak to, ja to omawiałam chyba w jednym odcinku, jak mówiłam o profetce, że prawdopodobnie jej moce by lepiej działały, gdyby ona wykluła się pod tym księżycem, bo prawdopodobnie księżyc świecił przez chmury czy coś takiego, że niby coś tam na nią trafiło, ten księżyc, ale nie do końca dlatego. I pewnie dlatego, gdyby pełnia się urodziła w tym ciemnym miejscu w dżungli, to nie na środku polany, gdzie księżyce chamsko świeciły, to by pewnie nie mielibyśmy pierwszego tomu i jego fabuły. Pewnie tak. I jest jeszcze taka śmieszna sprawa, że wiele przykładowo ilustracji i animacji Skrzydeł Ognia pokazuje, jak smoczęta wykluwają się właśnie w tym blasku trzech księżycy, co trochę nie stoi z prawdą, jeżeli bierzemy Gwiezdnego Lotnika i to, że on nic nie potrafi. W książkach jest potwierdzone, że oni się wykluli pod ziemią w jaskini. W tym tomie to jest powtórzone, we wcześniejszych tomach byli głęboko pod ziemią, gdy się wykluwali. To może być takie, wiesz, symboliczne, bo oni się w najjaśniejszą noc wykluli, co jest wielką stratą, bo gdyby byli wtedy na powietrzu, to nocny lotnik byłby OP. Kozakiem. Byłby, tak, był w stanie czytać pod trzema księżycami, to jest się w stanie czytać w myślach, widzieć przyszłość i oba są jeszcze wzmocnione. Także widzisz nie tylko skrawki przyszłości, tylko jesteś w stanie widzieć różne drogi, alternatywne przyszłości. Wszystkie. To by było dopiero straszne. Pomyśl, jakby mu ego urosło. Ale pełnia była pod dwoma, więc tylko skrawki przyszłości najbardziej prawdopodobne widzi. No i czyta w myślach. Ale właśnie to jest ciekawe, że tu mamy potwierdzenie, że te przepowiednie nie pokazują przyszłości, tylko najbardziej prawdopodobną przyszłość. I to nie jest taka przepowiednia, że nieważne co zrobisz, się spełni, tylko możesz zapobiec. I tu taki częściowy spoiler, a częściowo nie, bo się można spodziewać, bo od samego początku jest powiedziane, że pełnia ma wizję bardzo złej przyszłości, gdzie dzieje się coś bardzo złego i pod koniec pierwszego tomu jest konkluzja, okej, trzeba temu zapobiec. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o samą końcówkę, kiedy już się pełnia wykluła, że tam było opisane, jak ona jest perfekcyjna, idealna, że ma idealne szpony, idealny ogon, idealne łuski. Ale to jest z punktu widzenia jej matki. Każda matka myśli tak o swoim niemowlaku. Ojej, jego kupa jest idealna! Ale mnie to bardzo uderza fakt, że jak powierniczka sekretów mówi do pełni, to ona przez większość czasu po prostu odpowiada takie swoje to arw, czyli takie dziecięce gaworzenie, ale nagle ostatnie zdanie to jest mamusiu, w ciągu 5 minut dziecko nauczyło się mówić, gdzie wiemy, że Alka, młodsza siostra Tsunami, nie potrafiła tego robić po wykluciu. Ja jak odebrałam to w tym tomie, w tym prologu, bo to jest na koniec powiedziane jako taki jakby plot twist, coś co ma na nas uderzyć, to ja myślę, że to jest powiedziane jako potwierdzenie czegoś, co zaczęła podejrzewać powierniczka sekretów, bo ona, moje dziecko coś jakby reaguje, ten mały szkrab, to nie powinien skumać, jakoś jakby reaguje na to, co myślę, co na niego mówię, czy żeby czytał w myślach, kiedyś mieliś to robić. I to jest właśnie potwierdzenie, że kuma prawdopodobnie czytało myśli i język zaczęło wychwytywać. Gdyby to był człowiek, to było biologicznie niepoprawne, bo jest udowodnione, że dzieci rozumieją mowę znacznie wcześniej niż zaczynają same mówić, tylko po prostu nie mają organu mowy rozwiniętego, żeby zacząć mówić, dlatego można takie ledwo co chodzące szkrabulki, co mama, tata, można nam uczyć języka migowego. Wiesz, nadal nieskomplikowanych zdań, ale słów już tak.
No ale ten właśnie aspekt, jak to mu kiedyś kumpel określił, wyższości nocoskrzydłych nad innymi rasami, że nawet takie szkraby potrafią już składać poniekąd myśli takie logiczne i zaczynając mówić, jest trochę taki... No, uderza mnie zwłaszcza z perspektywy innej postaci. Wiesz, ja tu się nie mogę do końca zgodzić. Nie pamiętam tytułu, ale jest taka książka Dukaja, w której on właśnie porusza ten temat, że dziecka, mężczyzny, który się urodził z telepatią i miał tu telepatię jeszcze, gdy był płodem i właśnie ktoś stwierdza, że wow, to jest osoba, która nie miała szansy swojej własnej osobowości wykształcić, bo matka czytała kryminał i to dziecko od razu będąc w brzuchu słyszało kryminał, że od bardzo młodego wieku, zanim nie jesteś sformułować swoje własne myśli, słyszysz myśli innych. Chciałbym, żeby to poruszyli bardziej w tym. Ale no w sumie jest powiedziane, że pełnia przez znaczną część swego dzieciństwa nie przebywała w towarzystwie innych smoków, bo musiała się ukrywać. Matka ją mówiła, że musisz się ukrywać przed nocą skrzydłymi, bo wtedy cię spotka coś złego, bo nocą skrzydli to pada to jako zdradę, że pewnie urodziła się i mieszka poza tym ich królestwem nocy. A z kolei straszyła ją też tymi deszczoskrzydłymi, że mogą ci coś złego zrobić. Co wiem, że jest nieprawdą, no co skrzydli to by najwyżej mango i ci deszczoskrzydli to by jej najprędzej mango dali. By przygarnęli jak swoje. Ale no co skrzydłe miały tą propagandę u siebie i pewnie myśleli, że to bardzo niebezpieczne. Większość myślała, że to jakieś bardzo niebezpieczne stworzenia. I w rezultacie mała pełnia, jedyne kontakty z innymi smokami, jakie miała, to ze swoją matką, co którąś noc, jak matka się przemykała i przez parę godzin. Więc dziwię się, że pełnia nie jest bardziej skrzywiona psychicznie. Bo to jest izolacja kompletna. No w sumie rację, bo jakoś ona sobie dość dobrze radzi, tak zostawiona sama w towarzystwie tylu smoków, zważając na jej moce i jej tak długą izolację, bo na 4 lata siedziała praktycznie sama w lesie. Czy jest powiedziane, że przed akcją pierwszego tomu już została zintegrowana mniej więcej w społeczeństwo, ale sobie źle radziła, że wolała spędzać czas sama, co jest realistyczne. I ona też właśnie też mówiła, że nie lubi przebywać z innymi smokami, zwłaszcza nocoskrzydłymi, bo nocoskrzydłe wszystkie nią gardzą, że nie sprawdziły nocoskrzydłą, bo nie żyła z nimi na wulkanie. I jednocześnie byli źli, zwłaszcza jej rówieśnicy, że my musieliśmy dorastać w piekle, a ty nie. To takie dla mnie trochę tak nie fair, zwłaszcza, że to jest twój ziomek nocoskrzydły, no zrozumcie matkę, chciała chronić swoje dziecko, a nie od razu taki lincz społeczny. Nie wiem, może po prostu ja mam zbyt dobre serduszko i nie rozumiem ludzi. Słuchaj, to jest nie fair, ale tak działają ludzie. Dobra, no to przechodzimy już do reszty książki, bo strasznie dywagujemy nad wszystkim. Tylko tak szybko już powiem, że to właśnie jest bardzo dobrze wyjaśnione, dlaczego tak wasze rówieśnicy tak na nią reagują, gdy ona ma taki moment z innym nocoskrzydłym, gdzie z nim rozmawia, zamalują obrazy, ona stara się lepiej zrozumieć nocoskrzydła. I jest tam coś, co pokazuje właśnie dlaczego. Bo są tacy różni, nie wiem czy spoilery tą scenę czy nie, ale po prostu nagle widzimy, że to być ta trauma, dorastanie w tym wulkanie jest czymś, co się stało częścią tożsamości, że te nocoskrzydły to praktycznie wszystkie są w terapii, a tu masz kogoś szczęśliwego, kto tego nie przeszedł kompletnie. To tak, nie wiem, jakby wziąć żołnierza, który widział śmierć swoich bliskich i kogoś, kto nigdy nie był na froncie. No w sumie rację. Coś takiego można stwierdzić, że to jest dobre porównanie. Ilekroć coś się dzieje złego w tej szkole, albo coś niebezpiecznego, to pełnia właśnie mówi, że widzi, jak widzi te myśli, że wszyscy mają flashbacki do wojny. Bo większość tych młodych smoków, tych smoczych nastolatków, walczyła w wojnie i zapominamy o tym cały czas. I nawet pełnia o tym myśli, że o, nasi nauczyciele, te smoczątka przeznaczenia, oni są wyjątkiem, bo oni dorośli oddzieleni od wojny, a ty wszyscy nasi, wszyscy moi współuczniowie, byli żołnierze! Część z nich rodzeństwo straciło. Część zabiło więcej smoków. 9 smoków na walkę się zabijało, mówią. No, coś takiego było, że jedna smoczyca to cały czas chodziła oburzona, co ona tutaj robi, skoro ona jest zawodowym żołnierzem. Tak. Jak to ma się uczyć? I to jeszcze o pokoju z innymi? No, bo właśnie powiedzmy o głównej fabule. Bo no. Główna fabuła to jest szkoła dla smoczych nastolatków. Yeah! I nie tylko. Tak, przeszliśmy z epickiej opowieści o przeznaczeniu o wojnie do szkoły. Dokąd bardzo. Ale akurat to jest bardzo taki logiczny krok następny, moim zdaniem. Bo smoczątka przeznaczenia założyły tu szkoły właśnie po to, żeby te różne plemiona smoków ze sobą wchodziły w interakcję.
Bo cała ta wojna wynikła dlatego, że każdy plemię nie postrzegał siebie jako najlepsze, a pozostałe to były praktycznie dla nich nawet nie osoby, nie smoki. Więc taki jest cel, żeby ta szkoła, żeby się zintegrować i pokazać, ej, ta inna osoba też jest osobą, może go nie morduj! Znaczy, sam aspekt w sobie jest bardzo fajny i to, że smoczęta stwierdziły, że okej, my się kumplujemy, ziemeczkujemy, to sprawmy, żeby się inni też ziemeczkowali. Ale samo wykonanie, tam ci pisałam, że to, że smoczęta przeznaczenia są nauczycielami, jest dla mnie trochę naciągane, zważając, że one mają teraz 10 lat, co dalej świadczy, że no, są może dorośli, ale tacy jak dla mnie zbyt młodzi, żeby kogokolwiek uczyć. Widzisz, a ja się tutaj z tobą nie zgodzę, bo to jest coś, co wpadłem na studiach, że masz jakiś nowy temat, to cię nie obchodzi, ile lat ma nauczyciel, obchodzi cię, ile ma doświadczenia w tym temacie. Na przykład jak ja miałam marketing, to nie uczył nas tego jakiś 60-letni profesor, tylko uczył nas magister, chyba z 30 lat, bo niewiele starszy ode mnie, ale który na co dzień w tym pracuje i wie, jak pisać maile, jak jest ten call to action. I tutaj właśnie niewiele był starszy od nas, ale po prostu miał doświadczenie w tej nowej dziedzinie, w której 60-letni profesor nie mógłby nic nie powiedzieć, bo nigdy w życiu nie pisał listy mailingowej do kogoś, nie szykował newslettera. I tutaj właśnie weźmy uwagę, kto poza smoczętami przeznaczenia ma takie doświadczenie w relacjach międzykulturowych? Kto inny miałby tego uczyć? Któraś z królowych, która robiła wojnę i mordowała mnóstwo ludzi? Ja bym wzięła niektórych ze szponów pokoju, bo w sumie nie znamy ich wszystkich, ale na pewno niektórzy byli spoko, skoro ogólnie założyli taką organizację, więc oni chyba też by mogli coś takiego uczyć, bo wiemy, że jedynie to bodajże Płetwonuk tam im pomaga z tych wszystkich szponów. Tylko widzisz, to co wiemy o szponach pokoju z pierwszego tomu wskazuje o to, że oni nie powinni się tym absolutnie zajmować, bo raz oni nie zostali założeni charytatywnie, tylko założył ich, no co skrzydła, od początku planując wykorzystać ich, więc to już samo w sobie nie było żadnym czerwonym krzyżem, tylko podstępem. Plus widzimy, że oni w sumie od samego początku, że nie są dobrymi osobami. Przecież mieli te zapasowe, fałszywe smoczątka. Byli gotowi zabić smoczątka, które im nie pasują. Chcieli zabić Glorię. Porwali dzieci! Pamiętajmy o tym. Plus byli gotowi zabić Płetwonoga. To nie byli mili ludzie, to byli ludzie, którzy mieli cel, chcieli go osiągnąć i nie bardzo obchodzili ich inni. Podczas kiedy smoczątka przeznaczenia mają doświadczenie w byciu dyplomatami, w rozwiązywaniu problemów innych plemion, w współpracy ze sobą, niepostrzegania innych przedmiotowo. Jedyna osoba, która mogłaby się kłócić, czy mogłaby to samo zrobić, jest Cierń, Matka Słonka, bo ona okazywała te umiejętności jeszcze gdy była tą przywódczynią smoczyńców, takich bandytów. Którzy, no, tam były wszystkie smoki z królestwa, tych piasków, piaskoskrzydli, którzy nie chcieli walczyć. Więc ona, tylko ona moim zdaniem by się kwalifikowała i może smoki, które u niej tam mieszkały. Ale też weź pod uwagę, że smoczęta przeznaczenia mają teraz ogromny autorytet, bo są smokami, które zakończyły wojnę. To tak jakby Jezus założył szkołę własną. Nieważne, że on ma 33 lata, to Jezus! No dobra, to okej. Ale mnie też tak trochę ich rola w tej szkole tak... No oczywiście, musieli być Musieli nie mieć dużej roli w książce. Żeby reszta postaci mogła zabłysnąć i je wprowadzić. Ale trochę nie ogarniam tego, dlaczego Tsunami została dyrektorką. Dlaczego Gwiezdny Lotnik został bibliotekarzem? Dlaczego Słonko robi za pedagoga? W sumie Nocny Lotnik jako bibliotekarz mnie absolutnie nie dziwi. Przecież on już... Od samego początku lubił książki, mówił o tych swojach, mówił, że chce być w bibliotece, mówił, jak to zamierza wszystkich uczyć, czytać i pisać, więc to jest w pierwszym story arcu wyraźnie powiedziane. A Tsunami jako dyrektorka jest zbyt piękna, aby to kwestionować. Ja po prostu uwielbiam każdą scenę, w której jest Tsunami jako dyrektorka. Tsunami nadal jest moją ulubioną postacią ze wszystkich. Boże, kocham cię, Tsunami, wyjdź za mnie. No i też Łupek, który robi, nie wiem, zajkniejszego kucharza czy coś, bo on się zajmuje jedzeniem. I on się bardzo trochę nieodpowiedzialnie tym zajmuje, co pokazuje jedna z pierwszych scen w jadalni, że wypuścił kurczaki i smoki ganiały za tymi kurczakami. Widzisz, a to też on to tłumaczy, że mają system, którego nigdy wcześniej nie testowali. Pamiętaj, że to nie jest tak jak u nas, że mamy setki lat doświadczenia, jak prowadzić szkołę. A oni to robią po raz pierwszy, nawet nie było konceptu takiej szkoły wcześniej. I on też, no często podkreśla, że nie wiem jak to robić później, aha, nie sprawdziło się, spróbujemy inaczej.
podobnie nocny loading z biblioteką, oni nie mają systemu bibliotekarskiego, więc testujemy obecnie tak, jest tu z pieczątkami i to jest akurat cały czas podkreślane, że robimy to po raz pierwszy, więc ja to wszystko kupuję. I też rozumiem, dlaczego idzie wszystko nie tak. Coś, co mi się nie podoba w tej szkole, że prawie nie widzimy żadnych zajęć. No to też racja, bo chyba uczestniczymy w trzech zajęciach w czasie całej książki, która przykładowo, ona chyba trwa miesiąc, te wszystkie zdarzenia, z tego jak kiedyś podliczyłam, a przynajmniej kilka tygodni. Chciałabym zobaczyć właśnie więcej, jak te smoczonka przeznaczenia prowadzą te lekcje i myślę, że gdybyś czytelnik to widział, to by nie było takich wątpliwości jak u ciebie, ale czy oni są wykwalifikowani? To jest taka, że nikt nie jest wykwalifikowany, bo tam nie ma kursu pedagogicznego. Nikt wcześniej tam nigdy nie był nauczycielem. No, przepraszam, Płetwonóg był nauczycielem, ale kiepskim. Czy był takim kiepskim? Ja mam taką teorię, że ze wszystkich tych opiekunów to Płetwonóg chyba był z nich najlepszy. To, że nie nauczył z nami mrykać, to co innego. To ten, jeżeli przykładowo jeszcze chodzi o klasy, bo tutaj mamy na początku książki jeszcze rozpiskę tych wszystkich ich skrzydełek, że jest jadeitowe, złote, srebrne, miedziane i kwarcowe, to boli mnie to, że większość smoków, które to jest podane, to po prostu oni nawet nie występują, nawet nie są wymienieni z imienia w całej książce, tylko pojedyncze smoki tak naprawdę są wymienione z imienia i z myśli, można tak powiedzieć, że coś myślą, a tak to jest tłum. Mamy ich podanych w książce, że są na spisie treści, ale oni też nic nie robią w sumie, to takie randomy. Dla mnie równie dobrze można by tego uniknąć. Szczerze mówiąc, tu nawet pierwsze tomy Wojowników zrobiły to lepiej, bo jak jakaś postać była podana w tym opisie z przodu, to przynajmniej było jedno powiedziane, że ta postać, nie wiem, poszła zeżyć mysz. A tutaj, no tak jak powiedziałeś, bardzo często nie są nawet wymienieni z imienia. Chyba najwięcej takich NPC-ów przypadkowych, którzy zostali wymienieni, jak się nazywają, to byli Piaskoskrzydłe, bo w pewnym momencie, jak robią takie śledztwo, bo coś się wydarzyło, to podchodzą do właśnie Piaskoskrzydłych i wtedy są wymienieni z imienia, bo oni wszyscy znają jednego z głównych bohaterów Ghibliego i wtedy wydaje mi się, że są wszyscy powiedzieni. A tak czasem jak Pełnia pomyślała o Skrzydłych, też wszyscy na co skrzydli byli z imienia wymienieni. Jedna rzecz, która mnie mocno bolała, no powiedz, chyba powiemy prawdę, że dochodzi do wybuchu bomby i to jest właśnie motyw przewodni w tej książce, ta książka jakby pierwsza połówka jest, jesteśmy w szkole, a druga, ojej, ktoś nam bombę wstawił w szkole, trzeba dowiedzieć się kto to. I zagadka wielka. I tam odnosi rany jeden z Nocoskrzydłych. I mnie by bardziej to zabolało, gdyby on był Nocoskrzydłem, z którym Pełnia miała wcześniej interakcję. No ale mnie by mocniej uderzyło, gdyby... A, to ta postać, którą zdążyłam poznać. O nie! 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 A tak, o nie... O nie, to jest ta jedna postać, która zjadła rybę w jednym momencie. Jej, o nie! Przejmuję się! Dokładnie. Też mnie bardzo ubodło, że jak była ta zagadka, i też było podejrzenie o nieboskrzydłe, że praktycznie żaden nieboskrzydły nie był wymieniony oprócz współszpona Pełni. Jeden był podejrzany. Ten płomień, fałszywe smoczątko przeznaczenia z pierwszego storarku, ten co ma bliznę na twarzy. O, słuchawki mi padają, muszę wymienić słuchawki. Robimy na chwilę przerwy, bo mi się ustawienie cało zmieni. Gotowa? Gotowa. Ciąg dalszy nastąpi, ale zanim on nastąpi, podziękuję moim patronom, czyli osobom wspierającym mnie, kanał i wszystko inne, cały świat bez wyjątku, wszystko jest przez nich wspierane przez moich patronów poprzez portal Patronite. Wszyscy oni zasługują na podziękowania, ale na szczególne podziękowania zasługują. Mari, Lion Blau, Dwa Myślniki, Juliusz de Slaucz, Piotr Orlik, Piotr Wołoch, Necro Spyro, Srebrna Stal, Dani Dir, Aleksandra Shoemaker, Szczot Fraser, Wiktoria Bartkowiak. Thank you.